Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sitorle. A także. No i co ty robisz? Co Ciepło ty w robisz? dupole. Boże, A, czemu ja o, sobie. ale tak głodnemu chleb na myśli, to chleb z pieca, tak? Chodź To, tu, chodź tu, no. chodź tu, chodź tu. Ciepło To, będziesz miało. Ja się nagrzałem dobrze. tutaj. Zobacz, jakie mam ogniste pośladki. Dotknij. Co, spodnie sobie przebrałeś, czy co? Nie. Oho, zaraz będzie. No i zaraz Będę będzie, że u zauważył fryzjera nowe byłem i nawet spodnie. nie zauważyłeś. No, 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 tak no, jest, tak już jest. boję, chodź na misję, nic nie chcę zauważać. Nic nie widzę, jestem skupiony na zadaniu, nie? Ja nawet nie jem, jestem tak skupiony na zadaniu, no. No, ale No. chyba z tego, co widziałem w komentarzach, to chyba nikt Nikt nie nie zwrócił zwrócił uwagi uwagi, na to, że nie no. zjadłeś, bo ty sprytnie zasłoniłeś okienka z jedzeniem, okienkiem z walką z mojej strony, jak Zobacz, widziałem. że w tej grze nie ma w sumie gdzie ustawić tego okienka z walką od ciebie, żeby czegoś nie zasłonić. Ja Jeżeli bym ma być wsadł dalej walka od prawy ciebie. dolny róg. Czuję, że tam najmniej się dzieje. No, Prawy. Lewy dolny róg jest pusty jako mag, też. to ja tam biegam głównie w prawym. W prawym Głównie? dolnym? Czekaj, w No. prawym dolnym? Się wydawało, że Nic nie właśnie. ma. W lewym dolnym nic nie ma u mnie, więc. O, ale to by było mało miejsca. Mało miejsca. A tak tam. Wiesz, naturalny to jest taki punkt. No Wszędzie jak zawsze. zasłoniłeś, że nie zjadłeś, więc pięknie. To IQ Wszędzie, gdzie 200. nie byliśmy, wszędzie, gdzie nie byliśmy w grach, no to zawsze tam się pojawiały te dodatkowe Ja. kamery z Taszkam. No ja pamiętam, że jak gdzieś Aha, chyba, jakieś że ty tak montowałeś, forcy bo i ja tak dalej, no. często na dół zrzucam właśnie Nie, gdzieś. to ja zawsze u góry. Jakoś tak mi naturalnie się ogląda, Okej. bo na dole masz, wiesz, ten pasek przesuwania albo coś. Po prostu lubisz na górze, no i wszystko No. jasne. Widzisz, to się okazuje, że to jednak trochę inaczej wszystko działa, niż zawsze było mówione. W każdym razie, misja na dziś. Opowieść o zgniliźnie, czyli coś prawdopodobnie fabularnego. Albo Gotowy coś, do co wisi skoku? nam tam A bardzo to czekaj, długo. nim skoczę, żeby mi się później nie oberwało, to już sobie zjem kukuryku. Wodę? Aha. Kurczę, wody nie mam właśnie, ale to grzybka, bo może będziemy walczyć od razu na miejscu. I życie przede wszystkim, ta krzepa to jest coś, co Ja ma, kto myślę. tym żyje, nie? Tak, To, no. tak. Ale ja myślę, że ty już wody nie musisz pić. W sensie ty masz właśnie grzybki, masz mięsko. Właśnie chciałem Lecimy, zrobić challenge. pogadamy w Chodźmy na powietrzu, no. pal. Kurde. Co na pal? Myślałem, że na pal wskoczysz ten wielki. Tu chciałem challenge A ci on zrobić. ślizga się na tym palu, jak kiedyś tam wskakiwałem. Zauważyłem, nie? Więc A. dlatego. Właśnie się z niego ześliznąłem na mordę. To już bym ci za... Ześlizgnąłem. O, tak We ładnie. wezmę ci, zepsuję ten challenge, zanim wystartuję. Jak coś, to jestem przy takiej wieży we mgle, nie? Jakbyś... Słuchaj, ja cię widzę, przecież lecę za A. tobą. Widzę twoją dupkę, gdzie lecisz. To dobrze, bo już myślałem, że nie Patrzę na jesteś twój zad. zainteresowany. Paskudny. Wow! Co to? A, ja atakuję. Wiesz co, jestem tak Siódmy super. poziom! Jestem tak super, że ich atakuję nawet nie ruszając moją fają, nie? To. Czekaj, atakujesz ich nie ruszając fają? No ta fajka maga, jak to się różdżka nazywa, czy kostur, no. A no. A ja myślałem, A że chodzi o to, dobra. że masz Tak zaklęcie bym to. ogniste i dlatego nazwałeś to faja, że to Nie. też przy A, że okazji faja. taki lingwistyczny taki dowcip. No, to tak, że Ale. mówisz, że różdżka ognia to jest inaczej faja. Tak, przeceniłem cię. Przeceniłem twoje możliwości lingwistyczne. Chyba cię Przecież. robaki gonią. Szukam wejścia na tę wieżę, bo to co, taka Albo ty wieża by chcesz na była i wieżę nic? wejść. No bo tak mnie zastanawia trochę, co tam może się kryć? No bo co, taka wieża i nic? Żadnej Nadrobiłeś czytanki? komentarze? Że tam z tamtej naszej wieży? I klucza? O tym mówisz? No, że tam podobno jakiś. Ja nie chcę mu, oczywiście dostaliśmy spoiler, co tam jest. Bo przecież prosiliśmy o brak spoileru, więc dostaliśmy spoiler, Byłeś ale tak to. przeszczęśliwy, ale i Czy tak będzie ty okazja wrócić, żeby. rozprawiasz się z takimi ludźmi, którzy piszą takie rzeczy, czy stwierdzasz, nic Wiesz się nie co, ja stało, już się wiemy za dużo, ale git. przyzwyczaję się w życiu do tylu rzeczy, że jeżeli ktoś nie pisze wulgaryzmów, to nie boli mnie to, no. Ale u ciebie to jest po prostu wolna Amerykanka. No, wolność, nie tutaj. Krótko, No za twarz trzymanie, w no. każdym razie wiemy co jest i w sumie bardziej mnie powinno zainteresować dokładne przeszukanie No. stolicy, a szczególnie podobno. I to byłby fajna podpowiedź. Słuchajcie, da się wejść na szczyt wieży, bo jest tam coś fajnego. I już, i to już zachęca, a nie wejdź na górę, ponieważ jest tam i tutaj dokładnie co jest tam Ale na tym to szczycie. wiesz, ja mam coś takiego, nie wiem, chyba tobie tłumaczyłem już kiedyś, jeżeli chodzi o Nieasertywność, spoilery. tak, mówiłeś. Nie, jeżeli chodzi o spoilery, no dlatego, wiesz, dlatego jestem magiem, a nie łucznikiem, nie? Ale to jest inna kwestia. Tej nieasertywności, to co, lecimy tam chyba, z lotnią. No.
Ja mam coś takiego, że ja bardzo łatwo jakby wyrzucam z pamięci tego typu rzeczy. Nie myślę o tym, nie zachowuję, nie? Tak jak nieraz, bo to przy grach fabularnych na bank dostaniesz spoiler jakiś w komentarzu, prędzej czy później. Mhm. I mam coś takiego, że ja te komentarze czytam w pierwszej kolejności bez jakiegoś namysłu, że to nie zapada mi w pamięć. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale po prostu nauczyłem się czytać tak, żeby skupiać się na komentarzu dopiero po tym pierwszym czytaniu. O, jest czytanka. Po pierwszym czytaniu? Po pierwszym czytaniu. Jakaś taka... Tak religijnie, nie? Że no. Dopiero po pierwszym czytaniu skupiam się na komentarzu i jakoś tak biorę to do siebie, co tam jest napisane. Ale tak, to ja mam taki, wiesz... Arbon widziałem też, robi sporo dobrej roboty, jeżeli chodzi o spoilery. Szkoda mi trochę chłopaka, bo sam się wystawia na te spoilery, ale jednak czyści te komentarze. Nie? Dobra robota, Arbon, piąteczka. No, czytamy. Pamiętaj, że jesteś przynajmniej chociaż w części doceniony. No. Klęska naszej rodziny. Pracuję niestrudzenie od tak dawna. Zostałem tu do samego końca, próbując coś osiągnąć. Drogi dziadku, byłem głupcem. Nie ocalę domu, które własnoręcznie zbudowałeś. Opary znad rzeki sprawiają, że kamień kruszeje. Moje kości ulegają rozkładowi. Opanował mnie głęboki smutek. Czuję, jak oplata mój kręgosłup i wije się w klatce piersiowej. Muszę usiąść, odpocząć, odetchnąć, choćby na moment. No to tak właśnie zrobiłem. Hop, i czekam odpoczął. Na... Chłop, odpoczął, bo się znów oberwie. Przy skarbie czekam, jak coś. Nie, że skarbie, czekam przy skarbie, bo to widzę, że chyba coś z tych notatek wskoczyło. Tam jeszcze jest jedna notatka po drodze, czytałeś? Nie, to jest ta, we mgle, te wydłużenie czasu. A, dobra, to jest, tak, faktycznie. No, bo widziałem, że ktoś też w komentarzu pisał, że nie podniosę notatki, ale to tak samo się na czerwono świecą te odświeżenia czasu mgły. Co to jest, przeszukaj? A, to ten skarb. No. Zaznaczyłem ci, żebyś łatwo zobaczył, że to... Kamienne bloki. Uuu, fajne! Będziesz miał co robić. Niedbale ociosany kamienny blok, a zdobyliśmy na zamku ociosany kamienny blok. Nie, niedbale. Wiesz, jaka jest gorsza informacja? No. Że punkt, który nas interesuje, jest prawdopodobnie wyżej nad nami, a nie wiem, czy stąd jest dojście tam wyżej. A faktycznie, no patrzę na mapę, jak tak to trochę wygląda biednie, i trzeba znaleźć obejście. No. Ale moglibyśmy pójść na prawo w takim razie, bo tu jest jeszcze jakaś misja. Południowa karawana. A, to co tam jechało. I może stamtąd uda nam się przebić. Jaka później karawana? Nie mam takiego czegoś. Nie masz południowej karawany? Nie, nie mam. No to idź za mną, może ci się odpali tam. Albo może? Robiłeś już ją, jak biegałeś sobie. Wszędzie. Nie, no ja to nie byłem, tu mam czarno wszędzie. Co ale ta karawana, to pamiętasz, że to była tam kiedyś, chyba nawet ja czytałem. A, to by tłumaczyło wiele, nie słuchałeś. Bo to było jakieś takiej karawanie, która gdzieś tutaj jechała i napotkała problemy, nie? I... Ale niestety nie ma chyba przejścia takiego bezpiecznego, żeby się tam pchać, więc musimy od drugiej strony zaatakować, widzisz? A to jest jakiś, to jest most, nie da się... O, nie, no, nie, na niego nie, byśmy musieli nie, wejść, nie, ale widziałem, że tam nie, jest... Nie, no właśnie. Nie, nie. To ja w drugą żyję. Stronę pójdę. Nie żyję. Żyję, ale wiesz co? Nie zauważyłem, że tu się da spaść. Czy tu się da wyjść? No nie o widziałem właśnie, dlatego... Aj! No tak. No. Ale wiesz, to jest dopiero początek zabawy, więc nawet jak się odrodzisz, to nic się nie stanie złego. A wiesz, co mi się najbardziej podoba? Zabito wroga, zero exp. No właśnie się zastanawiam, dlaczego to tak działa, że słyszałem, zero expa. Że kap jest na 30 poziomie? Chyba? No, to nam już skapało, albo skopało. Znaczy, zastanawiam się, czy ta moja moc, która zabija wrogów moją jak gdyby obecnością, czy to z tego powodu nie ma zero expa, że okej. Okay. Zabijasz, ale to by było trochę bez sensu. Ja myślę, że to jest bardziej w kierunku... Że za słaby wróg? Że wróg już jest takie low levelowy, że nie ma sensu expa z tego cisnąć. Tam jest ten procent tak wyliczony, że zaokrągla do zera. Ale to ja myślę, że kolejne poziomy po prostu wymagają tak dużo punktów, że jak dostaniesz na przykład za podstawowego tam baranka 24 punkty expa, no to jest tyle co nic. Bo następny poziom wymaga tam, nie załóżmy, 1000 punktów, a 10 tysięcy punktów. No. Mhm. W każdym razie lecę. No ja szukam wejścia. Poszedłem jednak na lewo. I lewa strona jakby tak... No więcej... nie wierzę! Co jest? Znowu się zabiłeś? Co gramy innego? No i wiesz, już lada moment coś tam się pojawi. I tak ciesz się. Stamina.
I tak ciesz się, że to nie jest jakby u ciebie na odcinku. No, to aż zaskakujące. Też niewiele traci się, tak? Bo tak naprawdę to wszystko, co miałem stracić, to straciłem i tak. Gdzieś wytrychy mi się rozwaliły. To ja to żywi... Jak umierasz, to giną wytrychy wtedy. W sensie zostają przy nagrobku, no. Ja żywicę pozbieram, bo na moje czary się przyda. No, powoli dochodzę na miejsce. Nie wiem, czy tu jakoś czekać bardziej na ciebie. Ja na iglicy jestem cały czas, nie? To widzisz mnie, gdzie się kierować? Mniej więcej. Mniej więcej. Dobra, ja chyba widzę miejsce, o którym była mowa, ale... Wygląda, jakby miała być czytanka, więc chyba wskoczę tam odważnie. Sam, nie? To zobacz, jak... Dawaj, musisz to nabić trochę ekspo, żeby wyrównać. I tak będziesz, kurczę, pewnie łapał je tu po drodze. No ja muszę jeszcze odzyskać swoje wytrychy. Ale serio, chcesz tam na dół schodzić? No i tak muszę dołem przejść, no jakoś muszę przelecieć ten... No, kurczę, nie wiem, bo to tak jakby trochę nie po drodze tam na dół. Bo ja poleciałem w zupełnie inną stronę, żeby dostać się na miejsce. Oj, no myślałem, że idzie. Idziesz? Czytaj. Idziesz, nie idzie. Znaczy nie mówię do ciebie, nie? Tylko... Aha. Walczę jeszcze. Dobrze. Po 6 punktów ekspo. A może była jakaś aktualizacja, że teraz mniej się dostaje tego ekspo? Smutno coś się musiało zrobiło. Wejść, bo jakieś tutaj shadery się doczytywały przed rozpoczęciem gry. Coś mogło się dziać. Jakiś taki smuteczek. Dobra, mam pierwszą czytankę. Dawaj. Tekst na obelisku. O, a chyba nas nie interesuje ten obelisk. Rzeczywiście na obelisku znajdują się takie same znaki jak te, które badaliśmy na gorejących pustkowiach. Wskazuje to na formalny styl pisowni składający się z logogramów i sylabariusza. O kurczę, rzadko się używa takich słów, nie? Co potwierdza moją hipotezę. Niektóre znaki się powtarzają, a to z kolei sugeruje tematyczność lub ograniczone słownictwo. Lecz widzę tu także znaki, których nie było na wschodnich obeliskach. Czy to dialekt? Jak zwykle nie mogę rozszyfrować języka. Jestem zawiedziona, lecz nieskończona. Widzisz? Idę rozszyfrować. Nie widzę, bo jest jeszcze gorzej. Trafiłem w miejsce, gdzie wszystko w okolicy to jest czerwona mgła. Co jest grane? Nie było tego wcześniej. Co, dalej poleciałem wtedy? Nie mam stąd wyjścia nawet teraz. Ja a to na pewno ta, co szybciej zabija, a nie na przykład ta, po prostu czerwona ciemno? Jest. No tak, ale bo ona się robi też czerwona, jak się już tam ciemno zaczyna robić w którymś momencie. Nie, się okazuje, że gdzieś wylądowałem tak w takim miejscu, zresztą zobaczysz na mapie, jak chcesz zobaczyć, to zobacz. To. Taki cypelek, gdzieś... nie wiem, czy miał to tutaj. Odkryte w ogóle. Kaplica w okolicy płomienia jest niedaleko magma. Jest. No, kaplica ale wszędzie płomienia. Jest magma. Gdzieś ty tam wylądował, gdzie cię to wziął? No. To może ty weź od drugiej strony zaatakuj tę miejscówkę, tak od... Okrążam. Od północy? Dobra, wiedzie. To ja odpalam obelisk. Zwiedzaj. Mam nadzieję, że ci też zaliczę tę misję od razu. No nie czytaj. Wiem. Czytaj. Twarz dotknięta przez płomień. Coś nieoczekiwanego. Ludzkość jest ulotna. Jak przemijająca chwila, głęboki oddech, mruknięcie okiem. A mimo swej śmiertelności udało jej się stworzyć ogień. Własny płomień, który zapłonie w obliczu nadciągającego świtu. Zaliczyło ci misję, czy nie? Nic. Ja w takim razie pójdę do karawany, bo z tej misji wskoczyły nowe punkty na mapie. Wow, ale jak odległe. Badanie na to... To jest dalej niż prośba Kowala. Bo kurczę. No. Samotny osad? Czemu mam samotny osad zaznaczony jako coś na mapie? A iść do karawany, to tym bardziej będziesz mógł pójść sam, bo ja na tej nie mam na mapie. Nie tak, wiem, skąd tak. Ta karawana. No to skoczę. To... Pieski szczekają. Strzekają. No. Łucznik we mnie strzelił. Nawet nie odbijałem pocisku. 10 obrażeń. To jest nic. Wiesz, tyle samo XP dostajesz później za to. 6. No, weź wszystko. Uuu, ale powiem ci, że ta karawana po drugiej stronie jest jakby barykada. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby tu się wybrać samemu. Boże, ja tutaj jest tej czerwonej mgły. To jest jakaś historia. Ale to na pewno ona jest taka trująca, a nie kwestia, że to noc się zbliża? No kurde, chyba umiem poznać mgłę, no, która nie zabija. Nie wiem, ostatnio mówiłeś, że czerwona i się okazało, że to jednak była ta nocna mgła czerwona. Ale co innego jest mgła w powietrzu, a co innego jest mgła, która jest na ziemi. Masz teksturę po prostu innego podłoża, to jest inne podłoże, ale robi się ciemno ogólnie. No, dlatego właśnie się pytałem o tę mgłę, czy to... Z tego nie wynika. O kurczę, a ten mnie tutaj chrupnął trochę. I co my tu mamy?
Czuję się jak za dawnych dobrych koopów, gdzie leciałem na eksplor, a ty budowałeś bazę. To cię czeka w następnym odcinku. O, takie masz ambitne plany? No już tyle mnie pytali o to wszyscy, kiedy budowanie, że muszę troszeczkę tego budowania odpalić. Widzisz? Szczególnie, że jest pomysł. Wprowadziłeś takie zasady do swoich rozgrywek, że kojarzysz się z budowaniem i... No i dobrze, no u kogoś muszą budowanie zobaczyć. Chociaż no, w Medievalu to były odwrócone role. No. Były odwrócone role. A bo w Medieval to budowanie było bardzo przyjemne. Ogólnie dopóki Medieval było budowanie, tak. Tak, budowanie było bardzo przyjemne, dopóki było budowanie, to... Tak, dopóki nie zmieniło się w dziwne robienie questów. A w ten sposób patrzysz. Myślałem, że... Ja. Że budowanie... Masz gdzieś tam łóżko może przy sobie, czy średnio? No, jestem w środku niczego, więc nie. To zobaczyć czasem tu w namiotach barbarzyńcy nie mieli. Tu bez leżanki, bez leżanki. Może da się tu wejść. Na kamienie nie pójdę spać. No dobra, to muszę szukać. Coś mi się tu wyświetlało, a to są rzeczy. Ognisko, powiedz mi, super. Powiedz mi, jak ci się przy okazji... Masz jakąś czytankę, czy nie? Nie, no jeszcze nie. Mam wrogów. Ciekawy, chciałem... No? Chciałem cię zapytać, jak tam ci się montowały, jak za starych, dobrych czasów, kiedy wrzucaliśmy razem, zawsze. I ty, mój wygląd kamery, i ja twój wygląd kamery. Nie? To taki wiesz powrót co? Do przeszłości. Powiem ci, że... Bardzo, bardzo fajnie ten, bardzo fajne narzędzia teraz daje Adobe, to nie jest reklama, żeby nie było, nie płacą mi niestety. Ale korzystamy razem z tego pakietu, tak? Tak, tak, ale na przykład ta rameczka, co się pojawiła, kiedyś musiałem siedzieć, jakieś sobie kreski rysować, gdzieś brzydka coś tam... strasznie. Co to co brzydka? Było? Skąd to? Ta rameczka brzydka była. No to jest AI, to AI oceniaj, nie? To... O Jezu, to co? Narysowałeś kwadrat, powiedziałeś daj mi ramkę i tak, dało ci ramkę? Tak, napisałem medieval frame, weź to podmień i jest medieval frame. Medieval frame! Ojej. I stąd się rameczka. Ja nad rameczką, ja pamiętam tak, kiedyś, kurczę, takie dopasowanie, zrobienie rameczki, to wiesz, normalnych czarnych pasków, no to tam trwało 10-15 minut, a tutaj cyk, cyk, 10 sekund jest rameczka. AI rozleniwia. No. I to taka medievalowa rameczka jest, no. O! Ale, ach, to już teraz wiem, tylko ona była taka krzywa i nieproporcjonalna. No tak. To AI, nie? To wyjaśniło. To proporcje widoku AI. AI, chyba. AI. Electronic Arts, nie? O, no tak, 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 tak. No to EA, albo, by the way, nie? Albo ten nie Electronic Arts, tylko, no właśnie, wczesny dostęp. Boże, jak ja tu się wspinam, żeby tylko przejść. Jesteś już blisko? Naokoło idę. Wszystkiego. Pamiętaj świetliki zbierać w nocy, jak zobaczysz. Tak, co one w końcu robią? Pamiętasz, czy nie? No świetliki zobaczymy do pyłu, a pył jest patrzymy do... Tak, przede wszystkim atakuje tutaj. To dla ciebie bardziej. Trzeba tym zauważyć. No, dla mnie to bursztyn i żywica, nie? To zbieraj tego dużo. Bursztyn i żywica. No bo to na te moje podwójne czary, czy kule ognia 2. Mhm. No to bursztynu żeśmy zbierali ostatnio, nie? Bardzo dobrze. No dlatego mam teraz kule ognia, żeby atakować wrogów. No właśnie. Ale więc wiesz, to, wyjdę ja stąd, skończy ty zyskujesz. Się. Właśnie, ty zyskujesz, ale i ja zyskuję. Po co, bo bursztyn? Nie no, jeżeli ty robisz dobre czary, no to ja też zyskuję na tym, nie? Ale to są wrogowie w ziemi znowu wrzuceni do zniszczenia. To co ostatnio, no? Ten bug. Tak. Ale to już kilkakrotnie widziałem, że trzeba po prostu ich wykopać z ziemi, żeby zginęli. To tak było przy tych roślinach. Tylko gorzej jak cię oni tam podgryzają. Tak. To wykopywanie wtedy nie idzie tak mi... O! Chłopak tu się pojawił. Ja się zastanawiam, czy tu jest jakieś drzewo do zniszczenia, żebym mógł do tej mgły wejść. A ty dalej jeszcze tam biegasz? A ja się doszedłem do punktu. Już. Nie skończy ci się za chwilę czas w niej? Jestem nad mgłą. Ja w ogóle jeszcze nie wszedłem, ja jestem zaliczam zadanie. Jesteś ponad to. Tak, pradawny obelisk, zaliczam zadanie. O, ja mam dwóch gości i średnio z życiem, nawet się to trochę nieprzyjemnie zrobiło, napij się. A, o, read all obelisks in Springland, dostałem achievement, proszę bardzo, zgilizna. Czyli co, byłeś już przy misji? Znaczy tak, jesteś no przy mówisz, misji, no. No, jak słuchasz? Jak no słuchasz? Nie wiem, bo walczę, a ty chcesz, żebym ja słuchał jeszcze, no. Jestem przy tym, zgniliznę zaliczyłem, no. To dobrze, to zaraz się widzimy, bo ja niedaleko od tego miejsca zawędrowałem.
Nie wiem, czy zaraz, bo teraz chciałbym tutaj faktycznie... Co jeszcze chciałbyś tam znaleźć? No, odebrać moje wytrychy. Ja się zastanawiam, czy chcę iść po wytrychy, czy sobie nadrobię wytrychy. A, nie, no to masz na dole, to chyba nie ma sensu tam schodzić, tak mi się wydaje. Zobaczę, gdzie ta... Jak a ja już zaliczyłem. To kurczę, co, jest tak bez lektury? Miejsce karawany? Ale bieda. Ale bieda. Spodziewałeś się czytanki? No, myślałem, ja tu biegam, szukam czytanki, a to nic. To nic, to idę po płomień. Tych nawet nie podnoszę. Których? No tu tych, których pokonałem, bo mówisz, że szmaty są nam niepotrzebne. Mięso proste też jest chyba niepotrzebne. Tak, tylko pamiętaj, że jest jeden wyjątek. Jeśli chodzi o... jeśli chodzi o tych... bo może mówisz o tych przeciwnikach zwykłych. To oni wyrzucają też te... zarodniki mgły. One są ważne. A, ale to ci we mgle takie rzeczy raczej dają. No, tak. No. Tak. Nie wiem, o kim mówisz, jak mówisz tych. No tych takich barbarzyńców z obozów. Barbarzyńców z obozu. Oni chyba nie puszczają mgły. Nie, nie. Oni mięsko mogą dać i to te zwykłe, więc to też bez szału. A ja tak pójdę dobra, dalej. Pytam, gdzie jest mój grób? On na dole nie leży czasem, twój grób? Właśnie, próbuję zobaczyć, czy jestem w stanie się do niego dostać, zanim zrobię teleport w bezpieczne miejsce. Kurde, nie mogę zlokalizować tego grobu. Pomyśl sobie, gdzie on się zrespił? Sam niedostosowany do walki jeden na jednego. Słuchaj, siódmy poziom przeciwników, no nie narzekaj. Dziewiąty. Przepraszam. Jaką Przepraszam. Mag, który nie jest stworzony do walki one on one, a tylko z supportem powinien być. Oj, kurczę, no. Czujesz jak zejdę... Z tego świata. Grób, a już nie wyjdę. Ale tu świetlików jest dużo, no. To dobrze, zbieraj. Zbieram. Którędy dalej? Może wykopać? Przez ciebie sam narzuciłeś mi taką samotną podróż. Samotną? Samotną. I to dzień po, czekaj, dzień po walentynkach, no. Dzień po jest dzisiaj. Aha, tak, bo liczysz sobie, kiedy te walentynki będą. No. To dzisiaj jest dzień po. Dzień po walentynkach, tak. No. Kula ognia, a jakby tam ładnie wjechała, to może dwóch nawet zdejmie. A może nawet i trzech doleci. I panie, co im zdejmie? Jo, czterech HP im zdjęło, ale to był strzał. A nie ma jakiegoś achievementa za zabicie kilku przeciwników? Nie, chyba. Już tylu zabijałem. Zresztą wiesz, ja nie mam odpalonych achievementów, więc... Nawet nie będziesz wiedział. No, więc jeżeli nawet jest, to nie wiem. Odzyskałem grób! I co, warto było dla tych kilku wytrychów? Jeszcze. Ja nie pamiętam, co też po drodze pozbieram, tylko teraz właśnie to jest ten sam problem, co miałem wcześniej. Jak stąd wyjść? Wiesz, to... Ale mam kilof, więc przebijam się przez ściany. Wydaje mi się, że poświęciłeś więcej czasu na odzyskanie tych rzeczy, niż jakbyś raz jeszcze je zebrał. Jestem jakoś związany z tym, co zwykle zbieram. Znaczy, to ja to doceniam, bo to idziesz w tym kierunku, o którym ja tam ostatnio opowiadałem, że czujesz się tym graczem, którego stworzysz, czy czujesz się postacią, którą stworzysz. Nie? No, ja w każdej grze jestem zbieraczem, więc czuję się zbieraczem w każdej grze, faktycznie. Ale mógłbyś gdzieś łóżko znaleźć przy okazji. No, tutaj jest mgła, to tak ciężko z tym łóżkiem. Ale kurczę, na Wiedźmina udało mi się system oszukać, okej. Okay. Czy ja wziąłem fiolkę, bo może ja mam do picia te... Duszka, o, duszek światła. No może. Ja mam duszka, trzy duszki nawet. O. Teraz już wiesz, nie wychodzę bez duszków. Duszkiem piję. A ja znalazłem sanktuarium... płomienia, ale to chyba lepiej od góry tam zaatakować, jakby się okazało, że tu nie ma wejścia. Albo nie? Wcale nie lepiej? Wow! No, aha. Powiem ci, wyszedłem. Dobra, jestem w trasie. W transie? Jestem w trasie. W transie też, odzyskałem swój grób. Tak, coś to widzisz, gdzie ja trafiłem? Do sanktuarium. Nie wiem, bo atakują mnie... A? Już patrzę. Łe! Gdzie ty jesteś? No niedaleko, no to... Wodę jeszcze zbieramy, czy już tak średnio? Zawsze. A woda? Sól? Zawsze. Sól też możesz zebrać, bo w ogóle soli nie mamy. To solnik sobie zrobię. Co? Plecak jest pełny? Gdzie ty jesteś, że ci nie mogę przekazać tych rzeczy? No właśnie, to co też ty nie zbierasz? Wiem. Ognisko to chyba mogę wywalić. Co ty żeś to zbierał? A właśnie, kiedy dostaniemy lepszy plecak? Halo? No, wiesz, to trzeba pójść do miejsc, których jeszcze nie znamy. No wiesz, tam gdzie nas jeszcze nie było. Tak. Dobra, rozbijam dzbany i zaraz mam nadzieję, że już tu gdzieś dobiegniesz za chwilę. Na razie jestem w tym miejscu, gdzie zbierałeś skrzynkę. Skrzynkę, na której spojrzę. Siedziałem. Muszę teraz stąd wyjść jakoś. Ej, ty się w ogóle jeszcze z początku odcinka nie ruszyłeś.
No bo poszedłem po swojego trupa, no, to teraz muszę znaleźć wyjście z tego, z tej sytuacji. A ja za to trafiłem do poziomu, do domu, poziom pierwszy, który jakiś czas temu zostawiałem. Co, dom, poziom pierwszy? No, tam jak byłem po wydobycie miedzi. A, tak, ja tam się chciałem... Kurde, no właśnie ja się tam chciałem przenieść, już dzięki, że przypomniałeś, właśnie to był, co był cel. No tak byś się przeniósł, to będziesz... Złota skrzynka tu jest! No ale to wiesz, jaki to poziom, gdzie ty tam biegasz teraz. Właśnie najgorsze jest to, że widzę złotą skrzynkę, kusi mnie, no. Ale potem zobaczyłem, że ona jest wokół czerwonej lawy. Ja mam już dzisiaj bez dość czerwonej lawy, wystarczy lamienia, więc nie ruszam złotej skrzynki. Ja za to ale chyba najgorsze zrobię jest, że tam może prezent. Być unikalny przedmiot, na przykład pierścień i co wtedy? Ja chyba zrobię tobie prezent, jeszcze spojrzę na listę misji. Boję się. I pójdę po narzędzia murarskie. Co ty na to? O kurczę, to mieliśmy iść po narzędzia, tak, no. No. A co, sam chcesz iść? No nie wiem, jestem blisko, ciebie nie ma. Ja idę do tego punktu. Do szybką podróż dom mogę jeden? Odpalić. Do dom jeden idę. Z dom jeden możemy iść po narzędzia dla kowala, to gdzie wolisz? Dom jeden, ruszam się stąd. To wolisz jeden. Murarskie czy dla kowala? Murarskie, bo wiesz co to znaczy murarskie narzędzia? No, że będę mógł sobie nową różdżkę zrobić. A, studnia. To studnia dobrze. W domu i problem z wodą rozwiązany. Z wodą? Tak, problem z wodą rozwiązany. Świeci się koza, czy to dobrze? Nie wiem, ale masz misję na ten odcinek. Jaką? To nie będzie taka łatwa misja z dobić tego, co do widzę. Tak, dogonić dojść, cię. Dojść. Ja nawet dam ci trochę forów i miedź pozbieram tu z okolicy. Czy już nie zbieramy miedzi? Jak to zbieraj. Dużo potrzeba? Tyle, ile zdążysz zebrać, aż do ciebie dojdę. A byłeś w domu, to mogłeś się położyć spać. Znaczy byłem przy szybkiej podróży, nie w domu, nie? No, ale to jakby działa podobnie, no to... Mam iść, bo jeszcze mogę się teleportować. Już się chyba dzień kończy. Spójrz na niebo, bo jestem, wiesz, w kopalni, to zaangażowany. Gwiazdy widzę. A takie... Nie widzę księżyca, więc może to dobry gwiazdy znak. Gwiazdy poranne, czy wieczorne? Namiot środek nocy jakby. Poranny namiot jeszcze daleko. O kurczę, nie no, już chyba się robi taki trochę wschód słońca, mi się wydaje, że już się nam wschód to zawitał. Słońca. No. No dobra, tak, teraz widzę czerwone chmury. Teraz widzę czerwone chmury. Ja to na robocie jestem, to widać. O, jak słońce mi po ryju walnęło teraz, w twarz. No, patrz, wystarczyło. Ale faktycznie, no. No to tak, to ja mogę tu się zatrzymać, kopać trochę dłużej. No dobra, to czekam tu na ciebie, ruszamy zaraz dalej. Dobra. Nie jak wiem, szedłeś? Ja jestem na robotach tutaj w kopalni. O, cześć! Widzisz już halo? Mnie? Tak? A byłeś tu na dole? No, nie, bo tu noc była, to nic nie widziałem nawet, że tu jest dziura, tu jest jakaś farma, zobacz, jaka ładna farma tu jest. Ho, zwiedzimy, bo tam jakiś... O, dziura, kurczę, no, prawie się zabiłem. No przecież mówiłem ci o niej przed chwilą. A nie wiedziałem, że to dziura ta dziura, jest w ziemi. Ale to jest piękne. Ja wiesz, myślę, powinniśmy zrobić konkurs, kto kogo jak słucha, bo ja też czasami nie słucham siebie aż nie, tak no, dokładnie. Nie, słyszałem, że dziura, ale inaczej sobie wyobrażałem, że to jest taka dziurka, nie? A nie, że dziura, w którą możesz spaść i się zabić, no. Ale słuchaj, to mała dziurka, to byś nie wpadł właśnie, a ty masz... Nie, myślałem, że im większa dziura, tym ciężej będzie ci wpaść, a ty cyk, pyk, już. O, patrz, kto tu jest. Nasz... Farma. Ale nie, czekaj. Ktoś tu łazi. O, właśnie, czekaj, nie atakuj go. Czemu? No teraz. No nie atakuje. No chciałem zobaczyć, po nim. Jak kula ognia działa na niego, no. I to kula ognia 2, tak? No. To ta droższa. Żywica i wodę miał on, takie rzeczy. Jeszcze bursztyn mógł dorzucić, to by zwrócił swój koszt życia. Zbierasz coś z tej farmy? Bo tam widziałeś, ile fajnych rzeczy, ładnie to wygląda. Widzę, ale to wszystko mamy w domu, więc teraz już wiesz, opluwam. To weź coś, taty. Ha. Widzisz, to lingwistyczne zabawy, no. Pomidory na zręczność wezmę, bo tak nam są potrzebne. Wezmę ci grzyby, bo tobie się przydadzą grzyby. Jesz, grzyby. Z tego co pamiętam, to grzyby są dla ciebie ważne. No to wygląda. A kwiat aureoli co dawał? Duszę! To też dla ciebie kwiat aureoli. Dusza to nie więcej jest many. Duszy, bo to jest więcej many. Już mam many tyle. Odkąd mam ten pierścień, który dodaje plus 20 many, to... Znaczy tam odświeżanie o 20 many, to... No mówiłem, many więcej nie trzeba. Pierścień. Mam nadzieję, że go nie zlikwidują do końca gry, ale... Nerwcie, pierścień. Albo dajcie 20 regeneracji z drewna dla Staszka. Znowu poleciałeś nie wiadomo gdzie. Na... Tutaj patrzę, czy byłeś w tym domku? Skrzynia otwarta. Tak, dobra, no to widzisz. Wszystko widzisz. Prowadź.
No to świat, mam oznaczoną misję? Mam oznaczoną misję. No to, to przy ciebie, no. Narzędzia murarskie? Narzędzia murarskie. No to bardzo blisko nawet, ej. Zobacz, po drodze możemy... Studnia eliksiru po drodze, co ty na to? Gdzie ty masz studnię eliksiru po drodze? Otóż obok. Nie masz na mapie? No dobra, możemy, możemy, bo to będzie punkt doświadczenia, no. No, punkt albo więcej. To lecimy tam, oj, 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 żeby staminy nie zabrakło. No właśnie. Tak się rzuciłem. Ale widzę, mówisz, że wapień znalazłeś po drodze też, nie wiem czy to na wycięciu szło, czy nie, mówisz coś o wapieniu. No, na ścianach tam, otaczających nas wokół. Ciekawe, do czego ten wapień. Proszę nie pisać w komentarzach do czego. Zastanawiamy się głośno. Może narzędzia nam pokażę. Może. Jest ty za mną zaraz, tak? Cały czas, idę twoim smrodem. To dobrze, bo wiesz, nie odwracam się, wierzę ci na słowo, że jesteś moim supportem. No, tylko badam, czy przypadkiem tam z tyłu nie zostawiłeś czegoś, bo jakieś ruiny pomijasz. Ale to niskopoziomowe ruiny, to ja mam i tak plecak zawalony już po uszy, no to jeżeli możesz ma uszy. Możesz coś mi przerzucić. No to uciekłeś daleko. Dobra, uciekłem jestem daleko. Gdzieś. A bo to boss będzie, no chodź na boss fighta. Boss? Będzie chronił drzewko? Tak wygląda, ale jakby mógł być boss. 11 poziom, to powinno zejść ładnie. No. O, plus 260, a pewnie za odkrycie miejsca. Tak. Myślę, ale zauważ, zabicie wroga, 262 expa, no. Zauważ, że bardzo dobrze tutaj komentarze nazywają to od kilku odcinków już, ale to nie wiem, czy nie gadaliśmy o tym, więc może warto powiedzieć, że tak naprawdę każdy mag jest czymś takim jak szklane działo. Pojęcie szklanego działa jest ci znane, nie? Nie, to nie? Szklanka Glass wody Cannon? Jest mi znana. Nic? Nie. Glass Cannon nic ci nie mówi? Ja wiesz, ja zawsze pluję na magów, nie lubię magów o, jako taka. O, czytanka. Czytanka, no tylko pilnuj mnie, żeby nic się nie stało. Dobrze. Mój syn Jasper twierdzi, że w nocy odwiedziła go mroczna postać. Z początku uznałem to za dziecięce majaki, lecz zaledwie 2 tygodnie później doświadczyłem czegoś podobnego. To było niesamowicie realistyczne przeżycie. Zakapturzona postać unosząca się nad ziemią i wdzierająca się do mojego umysłu, jednym słowem, kop. Kop. Co? Kop? Kop. 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 Ja już byłem pewny, że jak powiedziałem ci Glass Cannon, to zaraz zmienisz to w Las Cannon. A. Albo we wlazł kanon, coś Las popsujesz. Cannon. Słuchaj, Glass Cannon to jest takie określenie czegoś, co zadaje przepotężne obrażenie, ale tak naprawdę schodzi na hita. No, czyli czytaj mag. Czyli coś, czego zawsze unikam, no to takie. No właśnie, więc ty jesteś teraz Glass Cannon. No ja jestem odwrotność, to jestem Cojones del Hierro. Tak zostałem nazwany kiedyś na live'ie, więc tak. Zostało mi już spodobało przypisane. Ci się, tak, tak, spodobało ci się. I ja mam zawsze tak, że postać ma mega dużo życia, ale zadaje mało obrażenia. Tak zwany tank, nie? To dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie, no to są moje standardowe postacie w grach. Najpierw życie na maksa, później dopiero siła, jeżeli zostaną punkty. Och, Jezus. No bo wiesz... Czemu ty grasz magiem? Jak to się stało, że ty grasz magiem? Miałeś pluć na biało i dlatego, tak? Nie, bo ktoś mi powiedział przed rozpoczęciem serii, ja będę biegał z mieczem, ty bądź magiem. Ja mówię, że łucznikiem może. Nie, bo łucznik to co tam będziesz robił, bądź magiem. No i zostało. No bo łucznikiem jesteś w sumie widzisz, w każdej innej grze. Widzisz, tak to właśnie brzmiało. Nie? Ta moja droga do podjęcia teoretycznie wspólnej decyzji. Nie no, wiesz, ja bym bardzo chętnie zobaczył cię w roli właśnie, jak sobie radzisz w roli takiego tanka. No. Zwykle z łuku. Jak gramy w kopie, to ty zawsze bierzesz łuk i uciekasz, nie? No, więc... bo to jest najlepszy układ. Dużo życia i łuk. I ucieczka. I ucieczka. No i szybkie bieganie, stamina. Jakby zadawanie obrażeń przeciwnikowi... O! Splugawiony, gdzieś jest jakiś osiłek. No chyba nawet się tutaj... A, no tak, bo mówisz o pasku życia, tak? No. Ale to tam gdzieś musi być, na górze. Wziąłeś, najadłeś się, wziąłeś potki, wszystkie zwoje odpaliłeś? Nie no, to jesteś gotowy? Zwoju wydaje mi się, że nie trzeba, ale mogę jeszcze sobie popcorn zjeść. No popcorn to regeneracja staminy. Chyba nie w tym kierunku idę. Nie, no, nie? Wydaje mi się, że gdzieś musimy i tak tam jakoś bić na lewo. Gdzieś żyło drzewo było, gdzie to drzewo no, jest? Wydaje mi się, że jest tu po lewej. Tu coś jest na stole. A esencja mgły. O, tam musi być. Tylko uważaj, żeby tam, no właśnie, żeby nie wpaść, nie? No. Wiesz co, byliśmy obok niego, więc chyba zboczyliśmy z kursu. Widzę, o, czekaj, to jest tamten osiłek, czy to jest to latające, a nie, to jest chyba w ogóle konstrukcja. Myślę, że dobrze byliśmy, że chyba trzeba wrócić. Czy co to tam? Może kilofen trzeba przekopać sobie przejście. Możliwe, wejdziemy do niego w niestandardowy sposób, jak do tego poprzedniego też, skubańca. O, bo tu trzeba jakoś na górę wejść, ale nie ma drabiny ani nic. No właśnie. A rozwaliłeś wszystko dookoła? Czy? Może jakby z beczki, ale...
Tu jest jakieś przejście. Jakby wdrapać się wyżej. Nie, ja tak patrzę, żeby tu oszukać system. Wdrapać się wyżej. O, może. Łe! Gniazdo jeszcze nie zniszczone. A, tam jest, dobra, widzę teraz, tak, gdzie jest drzewo. A, drzewo. Na wysoki punkt. Wiesz co, jak wejdziemy na wysoki punkt i zrobimy skok, to dolecimy tam chyba. Albo nie. Mówisz, to nie brakuje ci już wtopy na dziś? Nie da się, nie tak łatwo. Niczego się nie nauczyłeś w życiu? Oj, wielu się nauczyłem rzeczy. Opatrz, jestem tu. Nie liczyć na to, że leczysz. No to byś musiał podejść blisko, a nie, to jest, wiesz, ja jestem jak NFZ, ty musisz przyjść do mnie, a nie ja do ciebie. No. Szkoda, że w NFZ nie ma żadnego C, bo to można by coś pokombinować z nazwą. Mhm. No nie, Narodowy chyba trzeba iść po prostu dalej, bo wydaje mi się, że szybciej pójdzie przejść to całe dookoła, niż kombinować tu. To jest właściwa ścieżka wejść, ewidentnie, tam dookoła. Korytarzówka. Łocznik. Dostał po ryju. Co to? Wybuchające beczki? O cholera, strzelaj w to! Strzelaj w te wybuchające beczki! Wybuchowym? Kulą? To no dawaj tam, ty, dawaj! Patrz, ja jestem wybuchającą beczką. No nie, beczką. No! Co jest? Zabiłeś ich wszystkich, ale nie trafiłeś nikogo, nie trafiłeś beczki. A ja miałem beczki? Ja chciałem ich pokonać. A ja chciałem, żebyś beczki zrobił duży wybuch. Beczki. To zrób go i tak, bo zaraz w to wpadnę pewnie. Gdzie ty masz te beczki? No to obok twojego szkieleta. No cała te zestaw leżących beczek. Tak, tam beczki, dobra, widzę. Ja beczki. O, proszę no bardzo. Widzisz? Tak, o, chciałeś. Dziękuję. Masz jeszcze bardzo to, ładnie. Wiesz, czas we mgle, żeby ci się nie skończył, no to... A jest tam? Jest policzony. Nie jakiś widzę nigdzie plen? Żadnych. No właśnie. 3,5 minuty na bossa zostało nam. Kurczę, ja myślę, że on padnie na raz. Latająca menda. O, twoje ulubione. Bij w latającą mendę. Ja z tym nic nie zrobię. Dobra, no, więc ja ogólnie, jeżeli chodzi o magów, to tylko Harry Potter, nie? Jakoś tak podchodzę, ale to też z racji takiego, bardziej z przymrużeniem oka. Bo kiedyś gadaliśmy o tym przecież, że ja nie szanuję magów. To jest wprowadzone... Jesteś takim klasycznym, klasycznym bohaterem świata fantasy, bo zwykle nikt tam nie szanuje magów, tak? No bo... Czekaj, masz ten kwiatek. Tak, ale nie mam wytrzymałości, więc się chowałem. No bo mag to jest takie oszustwo, nie? To jest jak nie masz pomysłu na książkę, to dodajesz maga. Śmieci? Śmieci? Na pierśnik łucznika! Kurczę, no i uważaj, przyszedł do nas szmergiel duży. Nawet całkiem sporych rozmiarów. No. Szybko pójdzie, zobacz. Patrz jak mu pasek schodzi. Ja mam wrażenie, że magów wymyślili właśnie po to, że jak nie masz pomysłu na książkę, to dodajesz maga i on może zrobić wszystko, co tam... Cały plot twist przygotować, nie? No myślisz? A, śmieci. Weź. Ale gdzie pieniądze zabrał. Rozwalić? No. Pieniądze zabrał. Uj! Wow, Bożej. No, widziałem. No, byłaby akcja. Wow! Nie! Zaraz ci pomogę! Ale poszło! Rozwaliłem! Ale zrobiłem! Dostałeś się? Ale zrobiłem, no! O, ten twój spam spacją pewnie wszedł ostro. Spacją na padzie, spacją wszedł. Aha, no ale to było profesjonalne, to wiesz, wszystko pod kontrolą, nie? To tak. Ale coś czuję, że to było paniczne. No właśnie, mówię, uważaj na dziurę i żeś w nią wpadł, tak? Jakbyś widział, co się tutaj działo, o, 6 punktów mam, kiedy to wpadło. Ja sobie umiem wyobrazić, co sobie działo. No co, poziom, o, złota skrzynka, idę po nią. Dobra, a ja patrzę. O nie! No. No to ja już jestem przy wejściu. Co jest? Nie skoczył mi, tylko się po prostu spierdzielił. No tu jeszcze skrzynkę zostawiłeś. Tak, bo poleciałem na złotą, no ale... A złota gdzie jest? Dojdę do niej, muszę się do niej dokopać. Bo to jest już wyjście na zewnątrz. No domyślam się. A, i ty będziesz musiał wbić? No, ale czekaj, a nie, teleport i tak ci nic nie da, bo to jest daleko wszędzie. Gdzie ty tę skrzynkę widziałeś, że chcesz po nią iść? Ach, tam jest ta skrzynka. Dobra, ale to w sumie jak dolecę do ciebie... Zostaw mi tę skrzynkę. Mówisz? Ja tylko zobaczę, co w niej jest. No właśnie, no już złodziej. No, proszę bardzo, możesz wziąć sobie, i tak nie o, mam miejsca. O, krótki łuk, super, biorę. Czekaj, przekażę ci jakieś rzeczy. Dobra, przekaż mi jakieś rzeczy. Masz tutaj tę zatyczkę.
po prostu porozmontowuj rzeczy, które są śmieciami, zaraz byś miał miejsce. A później się okaże, że rozmontuje bursztyn. Jak bursztyn mogłeś rozmontować? Jak przecież... rozmontować bursztyn możesz? Co ty gadasz? Się usunąć, no. Rozmontuj, patrz, a nie na usuwanie. A, nie, no to ja broni to już w ogóle nie podnoszę. To ja nie mam za bardzo czego to rozmontowywać. Podnoś, bo to są pieniądze, no. No podnosisz, no... rozmontowujesz. Tak, ale to jakby nie noszę, o, w ten sposób. No to mam nadzieję, że mimo wszystko podnosisz. To tam komentarze będą mogły sprawdzić, co robisz. Będą mogły. O cholera. Będą mogły, ale komentarze, ja mam nadzieję, że tu jest pełen podziw tego, jak można wyjść z dziury z sytuacji teoretycznie bez wyjścia. To była sytuacja, no naprawdę, jak to zobaczysz... Sponiewieranie spacji. Ale to jest, to nawet mechanika gry nie przewiduje takiego ratowania. To jest tak, jakbyś spadał tu do dziury i byś mimo wszystko się unosił jednak, nie? To... Mhm. Znaczy nie, no ja sobie mówię, jestem w stanie to wyobrazić, bo nieraz widziałem, jak nie mam staminy, bo zgwałciłem spację, więc ja wiem, jak to jest. Potrafię być w sytuacji, nie? To jest właśnie to. O! Siema. Tam jeszcze ktoś jest pod nami. Gdzie? Dobra, to weź go zabij. Jak ci poszło? Piję sobie go. O, szukanie narzędzi. A, i szukanie narzędzi murarskich mamy, ale to my chyba i tak musimy się odwrócić. No to jest najważniejsze zadanie. Tak, tutaj. Tak, po to przyszliśmy, no bo jak u ciebie ma być budowanie, to trzeba mieć. Czym? Z czym ruszać, no? Tylko się zastanawiam, czy to jest wyjście na zewnątrz przy okazji, ale chyba tak. Dobra, tędy powinniśmy wyjść. Walczymy z nimi? O, jest kartka. A, to ta, co czytałem. Jest mięsko za to. Chcesz walczyć z nimi, czy lecimy od razu dalej? Z kim walczyć? Ja już lecę, tylko nie wiem, jeszcze nie wiem, gdzie... Trzeba gdzieś wyjście gdzie, znaleźć. Gdzie ty lecisz? No, kurczę, słuchaj, naokoło, bo tam nie wejdziesz, widzisz mapę. No widziałem, wydaje mi się, że widziałem też wyjście. Tak? Widziałeś wyjście? No, że tu jak wyjdę, to powinienem na górę się wspiąć. Oj, ale się rzucili na mnie. To jak ty idziesz tam dookoła, to ja lecę tutaj znaleźć drogę do domu. To jest kość z mieczem, z tarczą, tu by się przydał jakiś mag. Który by go strzelił po ryju. On ma tarczę wielką. Jaki gość? Ale boss? Nie boss. Nie boss, ziomek. Naprawdę jakoś tam dookoła biegniesz. A to wszystko pod nosem to jest. Bo walczę. Ekspy ci nabijam, jak widzisz. A dziękuję. Zabito wroga, no. No właśnie, a teraz będę miał jakieś takie nowe sztuczki. Jeszcze bardziej swoją aurą będę zabijał wrogów. Dobra, to jest cisza. No kwiatków nie zbieram, bo tu masz ten len, ale len zbierać czy nie? Wszystko! No przed chwilą mówię, żeby rozmontowywać wszystko i usuwać. No, śmieci masz rozmontowywać, ale resztę masz zbierać. Skomplikowane. Jeśli chodzi o surowce, to wszystko zbierasz, no to jest jakby zadanie główne. Oprócz, nie wiem, kamienia, jakiegoś, czy na przykład tych resztek owadów, tego nie. Mówi, że to jest zadanie główne maga, tak? To chodzić, zbierać kwiatki. Tak. Przyglądać się okolicy. No, kwiatki musi zbierać, żeby wiedzieć, jak czarować nimi potem. O, właśnie tam idę. Wymienimy to na bursztyn. Są czerwone rośliny, ale czerwone nas nie interesowały, nie? To tak. Czerwone rośliny? No te plujące. Ale nas chyba niebieskie tylko interesowały, jak już. Znaczy teoretycznie ten... Nie wiadomo, do czego ten gruczoł jadowy jeszcze jest. A. Nie widziałem zastosowania, ale coś do trucia pewnie, no. Może jakaś spotka trująca, albo trujące zaklęcie, albo strzały trujące potrzebują tego surowca, nie? Pewnie. Oj! Dziadu jeden, co mi od tyłu zachodzisz? Kurczę, czy jestem w stanie tylko go zaskoczyć? Jeden może mi od tyłu zachodzić. Oj, za daleko. O, a nie, jednak dobrze. Skubany myślał, że mnie od tylca zajdzie i mu się to upiecze. I co? Upiekło mu się coś na ognisku? No, jego własne ciało. Widzę wybuch w bazie wroga. No ładno, czemu ucieka akurat? Dobra, walnę mu to, mam nadzieję, że to skrzynki nie wysadzą. Jak poszło pół bazy, no ho, że ciebie tu nie ma, aj, krytyk, że ciebie tu nie ma. Nie ma, bo muszę wejść. No, gdzieś znalazłem, o kurczę, zatruł mnie. Mówię, że znalazłeś gdzieś jakąś drogę. Tak, a potem jest wielka ściana, więc muszę znaleźć obejście. Ale jest obejście przez las. O, miedź, ale chyba zostawię. A to może być bursztyn. Dobra. Bursztyn to fajne słowo. Też czuję, że ma jakieś naleciałości niemieckie. Chętnie bym zbadał etymologię słowa bursztyn. Walentynki, nie? Że bursztyn, walentyn. Co? No końcówka, jak walentynki. No
to tylko ty, żeś chyba usłyszał. No tak, no to już wystarczy, nie? To... już wystarczy. A nie, wow, w błoto wleciałem, kurczę. A było to spowalnia? No, właśnie zauważ. Uuu, ale znalazłem jakieś tajne przejście. W życiu byś go nie zauważył. Kurka, a tu jest sprawdzian umiejętności, pamiętasz sprawdzian umiejętności? W życiu byś tego przejścia tu nie zauważył, no. Oczywiście. O, a czemu żadnego się... jeszcze nie znalazłem w tej grze. Ale to? Dobrze, że mówisz. Znam ciebie. Sprawdzian umiejętności. To mieliśmy zrobić kiedyś, ale to murarz ważniejszy, przyznaję. Biegnę do dobiłem, a to chyba ogień był tylko ukryty. Iskra. Ale buraków. Ale dwie chociaż. Wiesz co, znalazłem trzy czerwone kwiatki, tu musi być. No, to ja tam biegałem przed chwilą. Aha, a odkryłeś sekret? No, nie, bo leciałem na misję. Właśnie, to jest już secret shaming. Czekaj, ale coś mi tu nie pasuje. To nasza misja jest dalej, to ja muszę po prostu tędy przejść. Tak, dobra, nie w tę stronę. Ja się tu skupiłem na tej bazie barbarzyńców, a to jest tylko przeszkoda na naszej głównej ścieżce. No mnie ciekawi, że w sumie powiem ci, może w tym błocie jakaś jest skrzynka? Bo tak szukam obok tych kwiatków, które minąłeś. Mhm. Że tutaj jakby, no zawsze te kwiatki w takim skupisku coś chronią. Już się nastawiłeś. A ja nie widzę, czego tu chronią. Ale my też trochę się różnimy podejściem do tych gier, tak nie sądzi... O, jest zatruty kolejny. Bardzo nie sądzisz, że ja też jestem taki nastawiony mocno na kierunek, powiedzmy, głównej fabuły zawsze? A ciebie to interesuje takie bieganie gdzieś po kątach, nie? To... Tak, bo to zawsze są ciekawe rzeczy. Zakamarki, sekrety, tajne miejsca. Wow, ty ciekawy, bo zaraz będziesz chodził tu mnie podnieść. Ale ten piorun by mógł szybciej działać. Prędzej czy później. Działać. Ktoś czuje, że będzie trzeba. No. Nie, bo ci powiem, że ci trujący to jest dość szybka akcja. A to takie zielone? No. No to te zieleńce to paskudztwo jest, no. No. Przyznaję. Matę, wyrzuć. Biegnę do ciebie dalej. To mi się znalazłem tutaj. Też nie przyda. Nawet pomijam pierwszego wroga, już go nie biję. Ja widzę chyba czytankę? Nie, rozbieram. Nie. Jesteś rozbieraj. W tym obozie? Jesteś w tym obozie? No, już właśnie Dobra. Wychodzę. Po drugiej stronie wychodzę. Dobra. Kopalnia błyszczącej skały. Twarde drewno my zbieramy? Tak. Niech będzie. Tak, bo to jest to rzadsze drewno. Właśnie wygląda, tak? Z Valheimem mi się kojarzy twarde drewno. No, tak. To jest to trudniejsze drewno. Z brzozy. Ło! Ziomek mnie to atakuje. Ja miałeś tu wszystkich usunąć, co to za jakiś typ tu mnie atakuje? A może jednak jesteś w innym miejscu? Nie, no za tobą, widzę cię nawet. Dodano nowe znaczniki do mapy. Bramę filarów stworzenia mam. Ty, Pilars a byłeś w środku? Bramy mnóstwo... właśnie wchodzę. Mnóstwo takich... Nie tam. A. Znaczy okej, jesteś w innej kopalni, ale minąłeś jeszcze jedną kopalnię. Czy nie, ja jestem w bramie stworzenia czy coś tam. Idę do ciebie, o, żeby już razem brama chodzić. Obrażenia, no. Ja już się przyzwyczaiłem w tym odcinku, że jest jak jest. Ale słuchaj, jak biegasz solo, to nabijasz te samo punktów i wyrównujesz poziomy, więc to chyba nie bonusy. Do końca aż tak dobrze. Słuchaj, bo w następnym odcinku sobie nabijesz, mam nadzieję, bo no, ja co, cię też będę musiał biegać po świecie? Chyba, że chcesz ze mną budować. Zobaczymy, co będzie potrzeba. Jestem. Żeby cokolwiek wybudować, to te narzędzia trzeba tu zdobyć w okolicy. Też. Ale tu robaków! No. Ej! Czy ty widzisz poziom tych robaków? Jaki? A, 16, chodzimy razem. Faktycznie. Chodzimy razem już jednak, bo to już nie przelewki jak 16 poziom. Ej, no cały obóz już Flilary był taki... Flilary stworzenia! Flir co? Uwolnić Larego? Frilary. Frilary. Ładne to! Będzie boss? Patrzaj. Wygląda jak raczej znowu jakaś wieża z zagadkami. Nie? Mhm. Dobra, niszczymy dzbanki. Nie, to... Ja idę na tę stronę. A co z tych dzbanków chcesz wyciągnąć? Woda. O, większa mikstura many. Baza alchemiczna znalazłem, coś dla ciebie. Większa mikstura many i jeszcze jedna receptura. Kurczę, masz ile... Tutaj, same leży. Zwoje to są, nie, tego już nie podniosę. No to jest właśnie baza alchemiczna. A. Gdzież warto było. Ale zwoje tu są, to jest ciekawe, że... Nie wiem, czy to jest jakaś szansa, że to wypadnie, czy jak? Tak. I tu jakaś stawka czegoś, to może być ważne. Podnieś. Plecak jest pełny. No, to co ja ci mogę oddać? Co ja tobie mogę oddać? Czekaj, to mogę na bank wywalić, to też. Kamień wywalam.
Może masz coś do rozłożenia? No, mam, dobra, trzy miejsca, to ja podnoszę to. I to jest wieczne... Wieczne seryjne leczenie! Ale to wiesz co, to leczenie... Bo ja bym wolał wieczny ogień. Czysty bandaż. Czysty bandaż! Przepis, no, środek odkażający znalazłem tutaj. Ło kurcze! A ta sztaba, to co mi wypadło? Sztabka cyny, o, okej. Nowe surowce, ty! Są tutaj. Faktycznie warto te dzbany rozwalać. Widzisz? O, brak efektu. Nowe znaczniki na mapie mi się pojawiło. No, bo my powoli byśmy musieli się zbliżać do finału tego odcinka, dlatego ja tak, wiesz... Rozglądam się. Tam jak jeszcze masz wielkie przejścia, ale wydaje mi się... Kurczę, to czego szukamy chyba nie jest na końcu tej drogi. Nie no, szukamy narzędzi murarskich. Mm-hmm. Trzeba poczytać, co to jest za miejscówka. Jakie tutaj jest... Dziwna struktura. Jaka to jest piękna miejscówka, no. Za chwilę tu jest rzeczy. Ale to my jesteśmy na miejscu... My jeszcze nie jesteśmy na miejscu nawet. A ile jest kropek w tym zadaniu? Wspominałeś skrzynię. Chyba trzy kropki. Wybuch światła, amunicja kostura, kwasowe ugryzienie, amunicja kostura, a ty biegasz. To masz nowe czary, chłopie. No jak biegam? Tam jest droga dalej, gdzie ty stoisz. Tak, ale tutaj trzeba zwiedzać dokładnie. Właśnie, to jest ta różnica. Ty biegasz przed siebie, idziesz, pędzisz, a tutaj są nowe rzeczy, jak dokładnie eksplorujesz. Nowe kwasowe czary masz ugryzienie. Tam. O, to może to będzie dobre na smoka. A, no na tego smoka to już dostaliśmy niestety też. Tak, tak. Nie powiem co. Ale no, kurczę, no i tak byśmy nie walczyli pewnie ponownie, chyba że będziemy walczyć, żeby tam dla ciebie zdobyć pierścionek. Nie, nie, właśnie pierścionka to ja nie chcę, bo tam 30 zdrowia to niewiele, ale chodzi o to, że tam jest to coś innego w tej stolicy do znalezienia. Ale i tak byśmy nie tego, i tak, no nie wiem, wydaje mi się, że jak już jest po fakcie, no to nie jest problem, jak się dowiedzieliśmy co i jak z nim. No ja, dla mnie szkoda, bo to dalej można byłoby rozpracować. Mogłeś oglądać nagranie. Nowe teorie. Muszę zweryfikować moje badania. Wcześniej sądziłem, że ta góra, filary stworzenia, to aktywny wulkan. Jama z lawą jest na to dowodem. Założyłem, że szczyt tej masy został oderwany w trakcie prehistorycznej erupcji, kształtując tę krainę. A co do dziwnej struktury, być może jest to miejsce cichej modlitwy zbudowane przez pradawnych w jednej z pierwszych epok. Niestety nie byłem pierwszą osobą, która je ujrzała. Przede mną dotarła tu inna ekspedycja. Jacyś ludzie ze wschodu pod wodzą niejakiej Nali. Aha. Sądzą, że to swojego rodzaju brama. To bardzo ciekawe. Muszę zweryfikować moje teorie. To tu jest Kaspian. Wiesz co? To na weryfikację tych teorii wybierzemy się już w odcinku u ciebie. Jak wolisz. No bo ja to już tutaj mamy... trzeba będzie to dokładnie zwiedzić wszystko. Czuję. Za chwilę godzinę, a jeszcze tu się do mnie też dobijają, więc idealne miejsce na przerwę będzie. Dobra. Więc widzimy się już jutro u Postawiłeś Staszka. Się na namiot. No, poranny. Idę na swój namiot. Więc widzimy się już jutro u Staszka, to taki pulsacik trochę, zobaczyć co skrywa to sanktuarium, no i co z tych narzędzi później uda się w bazie wyczarować. Czy coś więcej niż studnie? A czy coś więcej no ale potrzeba? To zobacz, masz nowe zaklęcia, tutaj też zobacz, też masz zysk z tego, nowe zaklęcia, nowe bazy alchemiczne, jakieś zabaweczki, więc jest co robić. No jeszcze przed wyruszeniem w dalszą wyprawę będziemy musieli sobie między, no właśnie, poprzerzucać między sobą różne rzeczy. No. Zobacz to. To coś dla ciebie. O, to wygląda jak taka supernowa. No. A co to, tylko 17 obrażeń, ale pewnie obszarówka. Nie wiem. Pewnie obszarówka. No to musi być jakaś obszarówka, bo inaczej tego nie widzę. Dobra, to my się tutaj dzielimy i zaraz lecimy dalej. Znaczy jutro u Staszka. Tak jest. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami. Poczekaj! Fajak. To są sztabki cyny! No to przekazałem ci sztabkę cyny. No to tak mnie słuchasz, no. No widzisz, to... No dobra, tym razem nie usłyszałem, że mówiłeś cyny. Nie, powiedziałeś, że to są jakieś ładne sztabki. No, ale mówiłem, że to była cyna, no. Nie wyłapałem tego, że to była cyna. No widzisz, a mówiłem, że to mówiłeś, była że sztabki cyna. Są. No weź! Co jest? To czego masz dużo, nie? To... A sól zbierasz? A ty pewnie to zbierasz, masz, proszę bardzo. Świetliki, bardzo chętnie. Sol, no dobra, kończmy. Dobra, no, widzimy się jutro u Stacha. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.